Praca w oparciu o kanwę. Uruchamiamy kanwę. Wybieramy film. Nadajemy nazwę, na przykład lemury. Wybieramy projekt, na przykład animacje albo galaktyki. Przeciągamy do projektu. Usuwamy zbędne elementy. Dodajemy kilka projektów. Usuwamy z nich zbędne dla nas elementy. Przechodzimy na magiczne narzędzia. Wybieramy orientację. Wpisujemy to, co chcemy stworzyć. Na przykład latający sympatyczny lemur wśród planet i gwiazd. W tle błyskawice i pioruny. Styl impresjonistyczny, bajkowy. Wybieramy styl, na przykład brak stylu. Wybieramy wygeneruj obraz. Sztuczna inteligencja stworzyła nam propozycje. Możemy je przenieść do naszego projektu. Przesuwamy się na początek naszego filmu i wklejamy stworzone obrazy. Zobaczmy, co stanie się, gdy do tego samego opisu zmienimy styl, na przykład na marzycielski. Otrzymaliśmy zupełnie inne obrazy. A teraz zmienimy opis. Na przykład przyjazny lemur wśród egzotycznych tropikalnych lasów Tajlandii. W tle świątynia tajska. Styl impresjonistyczny, tajemniczy. Świetliki i krople dżdżu. W ten oto sposób możemy tworzyć ciekawe prace. Nie zapomnijmy na koniec zapisać naszego projektu. Możemy go też wyeksportować na nasz dysk przez pobranie. Zachęcam do rozwijania własnej twórczości w oparciu o kanwę. My poddajemy tę pracę dalszej obróbce w programie DaVinci. Jeśli film Wam się podobał, to zapraszamy na nasz kanał Mikronek Uczy na YouTubie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.